Na tekst ze swojego bloga zaprasza Państwa Józef Wieczorek. Zapraszam do wysłuchania. Czy Akademia Zamojska da nam elity? Pod koniec XVI wieku, kiedy Jagiellońska Wszechnica wchodziła w okres kryzysu, były rektor Uniwersytetu w Padwie, hetman Jan Zamojski, założył w Zamościu pierwszą prywatną uczelnię I Rzeczpospolitej. Wybitny hetman był przekonany, że takie są Rzeczpospolite, jak i ich młodzieży, chowanie. I uczelnia odniosła sukces edukacyjny, ale nie zdołała uchronić Rzeczypospolitej przed upadkiem i sama zakończyła działalność 237 lat temu. Minister Czarnek postanowił otworzyć Akademię Zamojską w oparciu o działającą w Zamościu uczelnię imienia Szymona Szymonowica, aby przygotować młodych Polaków do pełnienia funkcji publicznych i działań na rzecz ochrony i rozwoju cywilizacyjnego dziedzictwa Polski. Mimo deficytu elit i zapaści domeny akademickiej, negatywnie o pomyśle ministra opowiadały się różne naukowe gremia, Polska Akademia Nauk czy Rada Główna Szkolnictwa Wyższego, co jest tradycją naszego środowiska akademickiego. Jeszcze nie ustały przecież protesty przeciwko tworzeniu kolegium intermarium, czego najbardziej przestraszyła się Polska Akademia Nauk, uznając to za zamach na swoje istnienie. Pamiętać przy tym trzeba, że będąca w kryzysie Akademia Krakowska blokowała w XVII wieku przekształcenie poznańskiego kolegium jezuickiego w uniwersytet. Te tradycje mają zatem długą historię i powtarzają się w sytuacjach kryzysowych. Mimo akademickich protestów prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o utworzeniu Akademii Zamojskiej, aby dać szansę na formowanie elit w duchu chrześcijańskiej tradycji narodowej. Nie bez powodu obecne elity akademickie o negatywnym często nastawieniu do wartości narodowych i katolickich obawiają się utraty swojej dominacji. Na stanowisko rektora Akademii Zamojskiej, która działalność rozpoczęła 1 września tego roku, powołany został doktor habilitowany Paweł Skrzydlewski, specjalista od cywilizacji łacińskiej w ujęciu Feliksa Konecznego. Rektor ma godne uwagi przekonanie, że w życiu zbiorowym głupota jest gorsza od samego zła. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska 22 września 2021 roku. Autor Józef Wieczorek. Co by tu zrobić, żeby śmiesznie trafić w sedno?